Szanowni Państwo, chciałbym Państwa serdecznie przywitać na pierwszym spotkaniu, które nazywamy roboczo Spotkania na Szczycie. To są spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Skwer imienia Władysława Bartoszewskiego przy wielkim wsparciu pana Jarosława Hołodeckiego. Jesteśmy na dachu budynku, w którym mieści się hotel Chopin Boutique Bed and Breakfast. To jest ulica Spolna 14. Z pięknym widokiem na Warszawę, dlatego spotkania na szczycie. Ale skoro to są spotkania na szczycie, to warto rozmawiać z osobami, które są faktycznie na szczycie walki o prawa człowieka oraz o standardy praworządności oraz o najwyższe standardy moralne w naszym życiu publicznym. I będę rozmawiał z panią dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Myślę, że powinienem dodać, że od niedawna także doktor honoris causa Uniwersytetu w Zurychu ze względu na swoje wszystkie zasługi wcześniej dla Rady Europy, teraz dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam Ciebie, Haniu, serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za takie piękne wprowadzenie. Uznaliśmy, że będziemy mówili do siebie na ty, ponieważ znamy się od lat, współpracowaliśmy w Biurze Rzecznika. To była dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że mogłem z Tobą pracować. Ale chciałbym porozmawiać o tym wszystkim, co się stało w zasadzie od 15 lipca, czyli 2021 roku, czyli w ciągu ostatniego roku, kiedy zakończyłem moją misję Rzecznika Praw Obywatelskich. I może nie tyle będziemy rozmawiali o pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, co raczej o dwóch wydarzeniach, które miały fundamentalny charakter dla ochrony praw człowieka w Polsce i w ogóle dla naszego myślenia o wartościach. Po pierwsze, kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Po drugie, wojna w Ukrainie, agresja rosyjska i też kryzys uchodźczy, który mieliśmy w Polsce. Czy pamiętasz, co robiłaś rok temu dokładnie, czyli na początku sierpnia 2021 roku? Na początku sierpnia właśnie udawałam się na urlop, kiedy okazało się, że dochodzi do kryzysu. Że dochodzi do potężnego kryzysu i oczywiście ten urlop był nie urlopem wypoczynkowym, tylko cały czas byliśmy z naszymi kolegami, koleżankami w pełnej łączności i wiedziałam już, że to jest dla nas wielkie, wielkie wyzwanie, że to jest ten obszar, który jeszcze nie wiedzieliśmy, jak sytuacja się potoczy. My nie wiedzieliśmy, że może być tak źle. Nie mieliśmy świadomości, aczkolwiek były pewne zwiastuny, bo przypomnijmy sobie poprzedni kryzys. Ja stale wracam do... Czyli Brześć-Terespol, tak? Czyli Brześć-Terespol, kiedy nie wpuszczano do Polski uchodźców i imigrantów. Tak, i to był jakiś zupełnie nieuzasadniony, dramatyczny upór, który niestety przyniósł Polsce samo zło, bo dlatego, że przegraliśmy sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a przecież ten problem można było tak łatwo rozwiązać. A poza tym chodziło o kobiety, czyli też wizerunkowo to było fatalne. No i oczywiście bardzo szybko zaangażowaliśmy się w sprawy dotyczące granicy polsko-białoruskiej. To jest doświadczenie życiowe. To jest doświadczenie. Każde pokolenie ma swoje jakieś dramaty. No moje pokolenie może nie miało dramatu wojennego, ale mieliśmy stan wojenny. No i 68 jeszcze. Mieliśmy, a wcześniej 68, kiedy 68 rok, pamiętam, kiedy straciłam właściwie swoje przyjaciółki. Byłam wtedy w szkole i dla mnie to był dramat. Kompletnie nie mogłam tego zrozumieć. Mamy na myśli to, że z dnia na dzień ze względu na nagonkę na Żydów, po prostu wiele osób musiało z Polski wyjechać. Tak, zostało zmuszonych. Szczęśliwie po wielu latach odnowiliśmy kontakty. Szczęśliwie po wielu latach mamy tak fantastyczne spotkania, ale ciągle zadajemy sobie pytanie, ile straciliśmy? Ile straciła polska nauka? Ile straciła polska kultura? Ja tutaj zaraz przejdziemy do granicy, ale mam takie świeże wspomnienia, kiedy rozmawiam z Gołdą Tencer. Gołda organizuje wspaniałe festiwale i festiwal Singera. I jest taki fragment, kiedy Gołda zaprasza swoich kolegów ze szkoły i oni sprawdza listę obecności.
I to jest, oni przyjeżdżają z tego świata. I mówią to jest tak. Trochę tak jak w tej sztuce Słobodzianka, nasza klasa, tak, prawda? Tam jest tak, też coś w tym stylu, prawda? Tak, i oni mówią tak, profesor New York University, profesor tu, profesor tam. No, porobili rzeczywiście kariery fantastyczne. Tu niedaleko kancelaria ma Leib Fogelman. Ale oczywiście. Greenberg Traudy, prawda? No i teraz pytanie, ciągle gdzieś tkwi to pytanie. Ile osiągnęliby w Polsce, co mogliby, jaki wielki byłby ich wkład w naukę, kulturę. No, to jest. Ale to bardzo ciekawe, że kiedy rozmawiamy o tym, co się zdarzyło w ciągu ostatniego roku, to od razu nawiązujesz do takich najbardziej przełomowych wydarzeń z polskiej historii. No bo jednak rok 68, 81, 89 był bardzo, są cały czas symboliczne dla wielu pokoleń, a teraz mamy 2021 rok i wtedy pamiętam w sierpniu, to co nas wszystkich chyba najbardziej zaskoczyło, to był ten Usnarz Górny, czyli ta pierwsza grupa uchodźców, otoczona murem ludzkim przez funkcjonariuszy, bez tak, jakiegokolwiek dostępu, bez podania wody, jedzenia i jeszcze z taką przepychanką, czy oni są po polskiej stronie, czy po białoruskiej, czy należy im się pomóc, czy też nie. Jak widziałaś ten Usnarz Górny, to już czułaś, do czego to wszystko zmierza, tak, że to będzie się tak rozwijało? Tak, ja widziałam Usnarz Górny i zmasowany niestety taki atak propagandowy, że przecież to są młodzi mężczyźni, że to nie są kobiety, a my sprawdziliśmy. My wręcz mieliśmy imiona, nazwiska każdej osoby i wiedzieliśmy, że to nie jest tak. Zresztą, przepraszam, że oni przyjmowali pełnomocnicy, którzy byli na granicy, tak, przyjmowali pełnomocnictwo, ale od, oczywiście, prawda, wyczytywane oczywiście przez megafon. I Usnarz przejdzie do tej niestety ciemnej strony naszej historii. Od Usnarza było tylko gorzej. Ale właśnie, ale kilka gorzej, tylko gorzej, to co to dla Ciebie oznacza? Jakbyś miała wskazać takie trzy, ale tylko trzy, najpoważniejsze naruszenia praw człowieka, które się miały miejsce w kontekście granicy polsko-białoruskiej, to co to by było? No, przede wszystkim chyba najtragiczniejsze to jest wyrzucenie, masowe wyrzucanie, czyli to, co określamy pushbackami. Masowe wyrzucanie do, jak mówią, odprowadzanie do linii granicy, czyli w nocy całe rodziny, dzieci i to jest, to po prostu jest kompletnie dla nas niezrozumiałe, ale o tym za chwilę, to jest pierwsze. Dwa, fatalna sytuacja bardzo wielu osób w ośrodkach strzeżonych i nieuzasadnione dla mnie decyzje dotyczące wysłania tych osób do ośrodków strzeżonych. Za chwilę też o tym powiem. I wreszcie trzecia sprawa, to jest zupełnie, to oczywiście mówimy o granicy, ale to jest pomysł, co mamy zrobić z tymi ludźmi, jeżeli oni już dostaną status, powiedzmy, uchodźcy, dostaną ochronę międzynarodową po naszej stronie, to oni się tutaj zmagają z ogromną dyskryminacją, wykluczeniem i to jest to, co już jest widoczne. Patrz, ale w tym wszystkim, co powiedziałaś, widać, że przemawia przez Ciebie to takie myślenie rzecznikowskie, czyli nie tylko kryzys, ale także jakie są systemowe rozwiązania długofalowe. Tak. Bo myślę, że wiele osób by mogło powiedzieć, że najważniejsze jest to, że komuś po prostu wody nie podano. Albo że komuś nie zaoferowano leczenia, kiedy widać było, że ten ktoś po prostu potrzebuje natychmiastowego szpitala. Powiedziano by o dzieciach z Michałowa, no niestety. Ale to jest w tle. To wszystko no właśnie, jest tak, w tle. To mi chodzi o to, że właśnie bardzo ciekawe jest to, że jak wykonywanie tych zadań zmusza nie tylko do tej bezpośredniej empatii, którą przecież tyle razy pokazywałaś na granicy, ale też do tego ciągłego myślenia systemowego, jak to wszystko poukładać i naprawić. Może teraz o szczegółach. No, przede wszystkim, kiedy ludzie są odnajdywani właśnie i to są nasze bolesne doświadczenia, bo my byliśmy alarmowani przez aktywistów. Oni są naprawdę, oni zdali fantastycznie egzamin. Może powiedzmy konkretnie, Grupa Granica, Grupa czyli cała granica, koalicja organizacji tak, pozarządowych, Fundacja Ocalenie. Również prawnicy, adwokaci. Również Klub radcowie, Inteligencji Katolickiej. Klub Inteligencji, to jest, przepraszam, że użyję takiego słowa, masa ludzi. No i środowiska aktorsko-artystyczne. Artystyczne, posłowie,
posłowie, senatorowie. To są ludzie, którzy byli obecni, ale przede wszystkim mówię aktywiści. I muszę powiedzieć, że ja mam znowu, niestety wrócę do tej przeszłości. Pamiętam, kiedy pojechaliśmy na granicę i dowiedzieliśmy się, że na cmentarzu jest stara kobieta, która jest prawdopodobnie sparaliżowana, siedzi na jakimś grobie, nie wiadomo gdzie, wiemy jaki cmentarz. Jest noc i musimy ją wyprowadzić. Ona jest sama. Na szczęście byliśmy z PCK. To PCK było forsowane przez nas i oni rzeczywiście nas wspomagali. Szukaliśmy przy pomocy latarek, tak żeby nie było za dużo światła. I nawet ta atmosfera, że oczywiście przecież my chcemy zawiadomić straż, to jest graniczną, to jest oczywiste. Tylko chodzi o to, że my powinniśmy być tam pierwsi i zobaczyć, w jakim ona jest stanie. Przepraszam, ona była znoszona na płachcie, bo nie była w stanie iść. To była noc. To są obrazy, jakieś takie wojenne obrazy, wojenne, kiedy my słyszymy od naszych rodziców, dziadków, jak to było, nie powinno tak być. A powiedz mi proszę, bo w czasie jednej z uroczystości, gdzie była mowa o tobie, usłyszałem, że w czasie jednej z tych interwencji oddałaś własną kurtkę uchodźcom. Jak to wyglądało? Tak. No, co tobą powodowało, żeby właśnie podjąć taką, a nie inną decyzję? Wszyscy byliśmy, bo mówimy w tej chwili o mnie, ale pamiętajmy, że ja jeździłam z naszymi koleżankami, kolegami. No była taka sytuacja, że po prostu człowiek był zupełnie wyziębiony w lesie. Wtedy wydajemy wszystko, co mamy. My zresztą też zbieraliśmy różne dary i staraliśmy się zaopatrzyć. Przecież wyszliśmy jakby poza nasz mandat w sposób niesamowity. Ja już w ogóle o mandacie to nie mówmy. Po prostu my mamy na myśli mandat rzecznika. Praw obywatelskich, czyli co rzecznik może zrobić, czego nie może zrobić. A my robiliśmy wszystko. My uważaliśmy, że pierwsza rzecz to jest niesienie pomocy, ponieważ byliśmy też jedyną instytucją, która mogła tam w pewne obszary się dostać. Buty, picie, okrycie, kurtka, przytulenie i pocałowanie. To są ludzkie odruchy, które dla tych ludzi straumatyzowanych, one mają kolosalne znaczenie, że widzą przyjaciół, że ktoś otoczy ich minimalną opieką. No a potem odbywa się to tak, że jedziemy do tej placówki, sprawdzamy, co się dzieje. Na początku, muszę powiedzieć, zresztą również funkcjonariusze przynosili dary, rozdawali dary. Rozmawiałam z takim funkcjonariuszem, który miał łzy w oczach i mówił: proszę pani, przecież zabrałem wszystkie zabawki moim dzieciom, żeby dać tym dzieciakom. Wyciągnęli te rodziny do sali konferencyjnej, a nie gdzieś zamknięty, to nie były osoby zamknięte pod kluczem. A potem już było gorzej. Potem poszedł przekaz polityczny, nie pomagamy, nie okazujemy żadnego wsparcia, potem robimy konferencje prasowe. Potem procedury bezduszne, procedury, które mówiły: nielegalnie przekroczyliście granicę, naruszyliście przepisy prawa, w związku z tym występujemy do sądu. I tutaj dochodzi ten kolejny etap, kiedy sądy mają decydować, co z tymi ludźmi ma się wydarzyć. No tak, ale jeszcze dochodzi do tego ten kolejny etap, kiedy już mieliśmy stan wyjątkowy wprowadzony, czyli te 3 kilometry, gdzie mogli 180, pomagać de facto tylko aktywiści, którzy zamieszkiwali na terenie strefy, tak. Czyli na przykład ludzie z tej Białowieskiej Akcji Obywatelskiej, ale wszyscy pozostali poza biurem rzecznika nie mieli prawa wstępu. No i co więcej, aktywiści zaczęli być szykanowani za to, że rzekomo oni pomagają tutaj w nielegalnych tych procesach migracyjnych. Lekarze zaczęli mieć problemy, bo oczywiście pan Jakub Sieczko i jego oczywiście grupa, raz im poprzebijano opony i zniszczono samochód. I także dziennikarze zaczęli być, nie dość, że nie byli wpuszczani, to byli szykanowani nawet w tym pasie przed 3
kilometrami. Czyli władza zaczęła pokazywać swoje kły, swoje zęby, byleby tylko ludzi wystraszyć. Ale my mówimy o aktywistach, ale przecież takich pewnych szykan doznała również Dunia Mijatowicz. Czyli na drodze, komisarz praw człowieka Rady Europy. Na drodze publicznej, nie w strefie zamkniętej, na drodze publicznej, kiedy zaczęto się bawić z nami, no i nie wpuścimy, chociaż my stoimy na drodze publicznej. Proszę określić cel, co to znaczy. Policja kim mówi, pani jest? Kim pani jest? A potem na końcu policjant mówi do mnie, że muszę sprawdzić, to będzie długo trwało, muszę sprawdzić, czy nie jesteście na naszej liście. Ja mówię, jakiej liście? Jaką? Otóż skąd byli funkcjonariusze? Z Komendy Stołecznej z Warszawy. Ona to wszystko opisała, była świadkiem i władze tego. To zlekceważyło. I władze była, zdecydowanie był protest. To jeżeli my mówimy, że osoba, która jedzie samochodem MSZ-u, bo my jechaliśmy z grupą naszych kolegów. Natomiast ona, kierowca, który mówi, kierowca był w różnych MSZ-owskich, w różnych sytuacjach, mówi, ja czegoś takiego nie widziałem w życiu, żeby osoba tej rangi była w taki sposób potraktowana. Ale więc, czy to jest tak, że władza jakby tak zakładała, że skoro ma poparcie społeczne i skoro jest taki, a nie inny prikaz polityczny, żeby właśnie nie iść na żadne ustępstwa, to po prostu zachowywała się na zasadzie takiej, że wszystko możemy zrobić, nic nas nie obchodzi, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Ja nie wiem, oczywiście nie chcę tego komentować, nie mam pojęcia. Nie chcę tego komentować, natomiast widzę efekt pewnego działania i ten efekt jest efektem nagannym, nieprzysparzającym ani w Polsce nam jakiś pozytywnego obrazu tego, co się dzieje, ani za granicą. Przecież tylko, to jest że z drugiej strony narracja, która była przedstawiana przez obóz władzy, w którymś momencie gdzieś tam się sprawdziła, kiedy faktycznie Łukaszenko próbował zrobić całą prowokację przekroczenia granicy, prawda, te straszliwe sceny ganiania ludzi pod drutami i pod granicą, to jednak w pewnym sensie było to w to graj Prawu i Sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że ta cała historia była sprowokowana przez Łukaszenkę. I tu nikt i tu przedstawiciele władzy mają rację, do tego doszło. Tylko, że należało znacznie wcześniej podejmować działania. Należało znacznie wcześniej informować ludzi w tych miejscach, z których oni się wywodzą. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do ministra spraw zagranicznych. Dawno temu informujcie. Przecież ci ludzie przekraczali granice w przekonaniu, że przekraczają normalnie, przyjeżdżają do państwa Unii Europejskiej. Koniec, kropka. I to jest taki grzech. Ale muszę powiedzieć, że to, co jakby reakcja na Tydzia, reakcja była zupełnie nieusprawiedliwiona, instrumenty prawne kompletnie niewłaściwe z jawnym naruszeniem przepisów prawa. I właściwie można powiedzieć tak, no dobrze, ale kto jest winny temu stanowi? Och, winnych jest bardzo wielu. To nie jest tak, no to nie tylko władze krajowe, ale także międzynarodowe. Ale oczywiście. Ale też jeżeli chodzi o te osoby, które w jakiś sposób dość bezdusznie, może bezrefleksyjnie podejmowały decyzje, to są sędziowie. Teraz również to się dzieje. Ja chciałam się zapytać, jak to się dzieje, że kobieta, która jest w ciąży, 8,5 miesiąca ciąży, lekarze mówią, to jest ciąża zagrożona. I ona jest w ośrodku strzeżonym. I my podejmujemy batalię, żeby ona z tego ośrodka została z dziećmi, z mężem. Ja mówię, co będzie, jeżeli trzeba będzie przeprowadzić cesarskie cięcie, bo już wiadomo, że płód jest tak ułożony, że będzie cesarskie cięcie. No, komendant mówi, a nie ma blisko szpitala, że no to w razie czego ten poród będzie na miejscu przeprowadzony. To po prostu ja zadzwoniłam do szpitala i powiedziałam, że proszę państwa, wypuściliście państwo panią, pan komendant mówi, że jest ewentualność przeprowadzenia porodu w ośrodku strzeżonym.
lekarze się po prostu złapali za głowę. Szczęśliwie ta sytuacja, myślę, że też nasza może taka trochę presja, doprowadziła do takiego skutku, że kobieta jest zwolniona, jest w ośrodku otwartym, bardzo dobrym ośrodku otwartym, gdzie ma pełną pomoc lekarską. Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii związanej z postawą władz polskich, rządu w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ zdarzyła się rzecz bezprecedensowa w postaci wprowadzenia stanu wyjątkowego. No nigdy wcześniej nie mieliśmy stanu wyjątkowego, który by odnosił się do takiej sytuacji. Nigdy wcześniej nie doszło do tak masowego zawieszenia niektórych praw i wolności człowieka i obywatela. Jak to odbierasz z perspektywy zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także działaczki? Czy uważasz, że to jest tak, że został przekroczony pewien Rubikon i w przyszłości znacznie łatwiej będzie władzy szafować takim stanem wyjątkowym, czy też była to jednak sytuacja mniej lub bardziej jednorazowa? Po pierwsze, nigdy nie kwestionowaliśmy samego faktu wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale kwestionowaliśmy zakres ograniczeń praw. To były ograniczenia, które były tak drastyczne, zupełnie nieusprawiedliwione. Zresztą Sąd Najwyższy wypowiedział się na ten temat i mówił na przykład o tym, że niedopuszczanie Czerwonego Krzyża jest w ogóle niedopuszczalne. To jest wielu innych organizacji. Zredukowano prawa ludzi. Zredukowano drastycznie. Wyobraźmy sobie i tych, którzy tam mieszkają. I oni są ogromnymi ofiarami tego stanu, ale również tej całej sytuacji. Jeżeli chodzi o aktywistów, oni byli również ofiarami. Stan wyjątkowy dał taką przepustkę do mocnego działania władzy. I za każdym razem, kiedy dochodziło do takich nieusprawiedliwionych interwencji, my podejmowaliśmy działania, my broniliśmy tych osób. W czasie swojej służby na granicy spotkałaś wielu działaczy, wiele działaczek, którzy pokazywali zupełnie inne oblicze, takie powiedziałbym wręcz nietypowe w kontekście ich codziennej pracy. Czy ktoś szczególnie utkwił ci w pamięci? Tak, pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z działaczek dostała informację, że po drugiej stronie, już w strefie właśnie, do której ona nie miała mieć miejsca, nie miała mieć wstępu, leży człowiek, umierający człowiek. Ona była kilkanaście metrów po stronie tej, w której mogła przebywać, nie zastanawiając się, była to ratowniczka medyczna, przebiegła przez tę linię, przez tę granicę, udzieliła mu fachowej pomocy, uratowała mu życie. Przyjechało pogotowie, lekarz mówi, pani uratowała życie tego człowieka. I co zrobił funkcjonariusz, który został, funkcjonariusze zostali wezwani, wręczył tej pani mandat. Osoba była wielokrotnie karana mandatami, ale powiedziałam... Czyli normalnie sytuacja jak w II wojnie światowej. Nie, to są w ogóle sytuacje niewyobrażalne. A przecież to nie jest tak. Każdy człowiek i również ten funkcjonariusz powinien wiedzieć, że ona ratuje dobro, największe dobro. I to jest niesłychane. Czy instytucje międzynarodowe czasami nie zawiodły w czasie tego kryzysu? No bo jak sobie przypomnę, to Komisja Europejska tak trochę udawało, jakby problemu nie było. W którymś momencie było to słynne spotkanie Angeli Merkel i Macrona z Łukaszenką, po którym w pewnym sensie problem jakoś się zaczął rozwiązywać. Frontex twierdził, że pomaga, ale tak naprawdę pomaga na zasadzie takiej, że organizuje wywózkę z Polski samolotami, jak już te osoby w Polsce się pojawiły. Natomiast na granicy Frontexu de facto nie było. Pojedyncze osoby. I teraz tak ktoś mógłby się zastanawiać, ktoś, kto byłby takim patriotą europejskim. No bardzo wierzę w integrację europejską, w te wszystkie wartości. One tak pięknie są wymienione w Karcie Praw Podstawowych, w traktacie, a jak przychodzi co do czego, to wszyscy stają się jakimiś po prostu brukselskimi urzędnikami, którzy milczą, zasłaniają głowę, odwracają wzrok. Rzeczywiście jest takie poczucie, że rzeczywiście bronimy granicy
Schengen za wszelką cenę. Tak to zostało sformułowane. I zwykle ten przekaz był taki, mieliśmy spotkania z panią komisarz Iwą Johansson. Polska broni granicy Schengen. To jest niezwykła wartość, to jest fantastyczne. Oczywiście trzeba bronić z zachowaniem, z przestrzeganiem praw człowieka. Te prawa człowieka gdzieś tam oczywiście zresztą wielokrotnie powtarzali to liczni ambasadorowie, którzy dostawali takie instrukcje, że za wszelką cenę, bo to jest przecież nasza Unia Europejska, oczywiście mamy przestrzegać praw człowieka. Myślę, że ten przekaz był bardzo słaby, dużo mocniejszy, zwłaszcza teraz. Jest przekaz ONZ-owski, specjalny sprawozdawca, który niedawno wizytował, tak, i opublikował, bardzo dobrze się wypowiedział o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast bardzo wiele gorzkich uwag sformułował pod adresem rządu, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, że to są działania, które są niezgodne z przepisami prawa, jeżeli chodzi o pushbacki, że tutaj, że ten świat międzynarodowy coraz częściej teraz interesuje się i wypowiada się na temat tego, co jest na granicy polsko-białoruskiej. Przecież jeszcze tutaj chciałabym powiedzieć, że no dostają od nas bardzo dobre materiały. Ostatnio był świetny raport przygotowany przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur o środkach strzeżonych. Ten materiał był bardzo, bardzo taki, wszystkie ośrodki strzeżone wizytowaliśmy. Interesowaliśmy się losami każdego człowieka i po prostu te historie, może kiedyś historia spisze te historie. A przechodząc do tego drugiego wydarzenia z ostatniego roku twojego urzędowania, które miało fundamentalny wpływ na debatę krajową, debatę międzynarodową, czyli przechodząc do... Chciałbym się ciebie spytać i zaryzykować taką tezę. Czy uważasz, że to wszystko, co się zdarzyło na granicy polsko-białoruskiej, wywołało taki odruch moralny, ale także taką siłę organizacji pozarządowych, że one de facto nadały ton, kiedy zaczął się moment pomocy dla uchodźców z Ukrainy 24 lutego? To znaczy, na ile byś widziała związek między tym, co się wydarzyło od tego sierpnia do lutego, a tym, co się wydarzyło po lutym? Czy była to jakaś forma i z jednej strony wspólnego działania, ale też być może takiego odreagowania, że tam nie daliśmy rady, to przynajmniej może tutaj całe społeczeństwo trochę inaczej jest w stanie się zachować? Ja myślę, że jest takim jungtim. Zdecydowanie tak. Mam wrażenie, że tak nieprawdopodobna aktywność, fantastyczna aktywność tych młodych ludzi, bo to głównie młodzi ludzie na granicy, ale również pewnych samorządów, jakby uruchomiła, to jest jeden z ważnych elementów. Ale drugi ważny element to jest sytuacja, w której to wszystko dzieje się blisko nas. I czyli mamy poczucie zagrożenia, że to już nie jest jakaś grupa osób, która przekracza granicę. Alepo, jakieś tak? Coś to nie jest. Tam to są ich konflikty, to nie są nasze konflikty. Tu mamy sytuację, na to się nakłada pewna narracja historyczna i fakty historyczne. Rosja była zawsze dla Polski tym opresorem. Mamy świeżo w pamięci okres II wojny światowej. W związku z tym my widzimy, i ten obraz jest biało-czarny. Tu nie ma wątpliwości, kto jest agresorem. Kto jest zły? Oczywiście. W związku z tym i widzimy te straszliwe zbrodnie popełnione przez wojska rosyjskie. Tragiczne. I widzimy to zagrożenie, które jest coraz bliżej nas. Widzimy te, poza tym my byliśmy na granicy 25 lutego. Czyli dzień po rozpoczęciu wojny już delegacja biura rzecznika pojechała na granicę. Natychmiast ruszyliśmy. I w swoich różnych czarnych obrazach, no, których umówmy się, że jestem przedstawicielką pokolenia, które dużo dobrego zaznało, prawda?
w tych, mimo różnych opowieściach, ja nie widziałam takich tłumów ludzi znękanych z... To właściwie nie ma słów, żeby opisać. Pamiętam, jak podjechał pociąg w Przemyślu i wylała się po prostu setki osób i kobiet na wózkach, mężczyzn na wózkach, psy, koty, torebka plastikowa albo bez torebki plastikowej, dzieci na rękę. I te symboliczne zwierzęta domowe, tak, i te kotki, psy. Te kotki też. I to wszystko. I muszę powiedzieć, że oczywiście przeraziło nas to, jak to wszystko było, ten 25, chaos. No ale ten chaos też jest usprawiedliwiony, bo przygotowanie czegoś takiego, skutecznej, szybkiej odprawy, jest, to po prostu to przerosło. Znaczy, to jest dla mnie najbardziej niesamowite, to, że władze polskie w kontekście kryzysu polsko-białoruskiego pokazały wszystko, co najgorsze można zrobić, a później w kontekście kryzysu uchodźczego w Ukrainie wszystko, co najlepsze. Jak tak. Można się dobrze zorganizować, wszystko skoordynować, później nawet nadawać te PESEL-e, prawda, przyjąć szybko ustawę, przyjmować uchwały Sejmu, Senatu ponad podziałami, z jakimiś tymi dwoma odszczepieńcami, pan Braun i pan Korwin-Mikke, którzy są wstydem po prostu, tak to należy nazwać. Także to jest, bo to też pokazuje, że gdyby władze chciały w kontekście Białorusi, to by mogły zupełnie inaczej oczywiście. To rozegrać. Oczywiście. I mogłyby się zachować zgodnie z normalnymi standardami praw człowieka. Tak. I muszę powiedzieć, że bardzo szybko Straż Graniczna i tak dalej, oni się pozbierali, funkcjonariusze. I to są też takie obrazy, które mam, kiedy widzę czeka majora, który niesie na rękach dziecko, na jednej ręce, na drugiej dźwiga jakąś tam walizkę, idzie za nim płacząca kobieta i oni, jak zobaczyłam właśnie owego pana majora, który on przyszedł po potwornie długiej służbie, pot mu ściekał z czoła i ja mówię, wie pan co, pan się nadaje natychmiast do reanimacji. On był po zawale. Ja mówię, proszę pana, natychmiast, bo my chcemy pana żywego, a nie w trumnie oglądać. I mieliśmy fantastyczne kontakty z tymi funkcjonariuszami. Nawet podam taki przykład, kiedy ten początek, zobaczyliśmy bardzo wielu studentów zagranicznych z państw tam afrykańskich i tak dalej. I była ta druga kolejka, słynna druga kolejka. I ten główny zarzut, ta łyżka dziegciu, prawda? Czy oni są równo traktowani? I weszliśmy i pamiętam scenę. Ja mówię, dokąd oni idą? Wchodzimy, pokazali nam miejsce, gdzie oni, takie wydzielone miejsce. Ja mówię, pokój, czy duża sala, tłum ludzi, głównie państwa afrykańskie. Jeden z tych ludzi podchodzi, ja jestem głodny. My jesteśmy wszyscy tutaj głodni, jedzenia nie starczyło. No, warunki są straszne, procedury trudne, nikt z nimi się nie komunikuje, nie znają języka. No po prostu chaos totalny. Ale pokazuje to jako pewien pozytywny jednak przykład, dlatego że w krótkim czasie my poprosiliśmy o spotkanie z komendantem, wojewodą, i sprawa została natychmiast rozwiązana, naprawdę natychmiast rozwiązana. Pokazaliśmy, że świat też patrzy na to, że jak to ta druga kolejka, to coś nie tak. Ale w każdym razie muszę powiedzieć, że Ukraina jest naszą najlepszą wizytówką. To jest to, co się stało. Ale to faktycznie, jak jeździsz teraz za granicę, z kimś rozmawiasz, tak. To faktycznie mówią, że Polska dała radę. Tak. Kilka milionów uchodźców przyjętych, tak, i tak wszyscy. Dalej, tak? I w przekazach międzynarodowych organizacji. I rzeczywiście... Ale to trochę tobie utrudnia pracę, no bo wtedy mówisz, ale pamiętajcie o Białorusi. A oni mówią, nie, zapominają. Tak, to jest inaczej. To jest tak, jesteście fantastyczni. Ale oczywiście fantastyczni, wszyscy mówią, to wolontariusze. Bo przecież ten główny ciężar znowu spoczywa na wolontariuszach. Czyli znowu społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie. I mówi się tak, jesteście fantastyczni, ci ludzie, ci aktywiści, całe społeczeństwo, te mieszkania otwarte, jedzenie i tak dalej. Ale wy macie problem, dlatego że nie rozwiązaliście sytuacji na granicy i zawsze ten problem białoruski, granicy białoruskiej jest, powiedziałabym, w tych różnych kontaktach dominujący.
Chciałbym się na sam koniec Ciebie spytać, być może poprosić o takie przesłanie. No bo tak, jesteśmy w sierpniu 2022 roku. Za chwilę rozpocznie się rok szkolny, rok akademicki i być może najgorętszy rok w polskiej polityce, rok, który będzie prowadził do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Mamy te wszystkie doświadczenia ubiegłoroczne, ale mamy też taką sytuację, kiedy osłabiane jest w zasadzie każdego dnia już to napięcie wokół wojny. Zaczynamy się, jakby to źle nie zabrzmiało, przyzwyczajać. Już na nas nie robią wrażenia to, że tam jest ten Cherson jest przejęty, później jest odzyskiwany, że kolejne tam miasta, miasteczka, wioski wokoło Doniecka czy Ługańska są teatrem działań wojennych. Słowem, ta wojna jest dziś z nami tak codziennie. Ale jakie byś dała takie przesłanie, żebyśmy jednak cały czas w te wartości wierzyli w ciągu tego następnego roku i żebyśmy się nie dali zwieść takiej właśnie ułudzie, że być może ten konflikt nie jest już taki ważny, czy nie jest taki niebezpieczny? Ja myślę, że ta wojna musimy pamiętać i nie możemy rzeczywiście tak już być znieczuleni, że to jest, wkraczamy w stan tak zwanej jakiejś normalności, przyzwyczajenia. Nie, musimy powiedzieć tak, ta wojna jest też poniekąd naszą wojną. To jest wojna europejska. Musimy być zaangażowani, musimy jako całe społeczeństwo stanąć, pomagać osobom, które przybywają z Ukrainy, ale tak samo tym, którzy przybywają z innych państw, którzy przechodzą przez różne granice. I paradoksalnie ta wojna pokazała nam, jak jesteśmy jako społeczeństwo otwarci, solidarni, jak współczujący i mądrze organizujący pomoc. Niestety ta wojna też pokazała, że w wielu obszarach państwo musi poprawić swoje mechanizmy, musi zmienić prawo, musi działać aktywniej. To jest nie tylko przesłanie do państwa, ale również mam wrażenie, że do organizacji międzynarodowych. I Polska nie może sama uporać się z tym problemem, musi mieć duże wsparcie organizacji międzynarodowych. Więc moje przesłanie jest takie, nie przyzwyczajajmy się do wojny. Ta wojna, pamiętajmy, że będziemy odpowiedzialni w przyszłości za pomoc Ukrainie, że będziemy musieli aktywnie uczestniczyć w procesie dochodzenia Ukrainy do standardów europejskich i do procesu włączenia w przyszłości do Unii Europejskiej. I to my, to jest nasza wielka misja. To jest misja dla całego społeczeństwa, dla wszystkich władz. Mam nadzieję, że dożyjemy tego momentu, kiedy Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej. Słowem, to jest także nasza wojna, wojna europejska. My jako Polacy, jako Polska ponosimy szczególną odpowiedzialność. Tak jest. Za Ukrainę, za nas samych, ale także za przyszłość tego regionu świata. Tak jest. Gościnią pierwszego spotkania na szczycie przy ulicy Smolnej 14 w hotelu Chopin Boutique Bed and Breakfast była pani dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję za spotkanie. Adamie, bardzo Ci dziękuję, bo te spotkania mam wrażenie, że będą bardzo ważne. I teraz jak z Tobą siedzę i rozmawiam, to te wspomnienia wracają do mnie i dają mi też taką siłę, że trzeba nadal aktywnie działać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.